Tłumy wrześnian uczestniczyły dzisiaj w targu na rzecz Tomasza Filipiaka, chorego na raka mieszkańca Gorazdowa. Impreza odbyła się na targowisku miejskim we Wrześni. Zbieramy na leczenie Tomka Filipiaka, który choruje na raka i wymaga operacji, która jest operacją eksperymentalną. Odbędzie się w Berlinie i niestety nie jest finansowana przez NFZ, dlatego stąd tutaj ta cała zbiórka. Produkty, które otrzymaliśmy od ludzi dobrej woli, od sadowników, rolników, osób prywatnych, które przekazały je na nasz targ, a mieszkańcy Wrześni i okolic przybywają dosyć tłumnie i robiąc codzienne zakupy pomagają w naszej zbiórce na leczenie Tomka. Oprócz produktów rolnych do nabycia była również aplikacja na smartfona. Dochód z jej sprzedaży zostanie przeznaczony również na operację Tomka. Znaczy, jestem bardzo zadowolony, że tyle osób tutaj przyszło. Wystarczy się obejrzeć, ile tu jest ludzi. Cały czas ci ludzie się przewijają. No naprawdę nie spodziewałem się takiego zainteresowania tym targiem. Wiadomo, że ja tutaj jestem taki nowicjusz troszeczkę w tej kwestii. No trzeba by to było inaczej może nawet robić. Może są jakieś tu błędy, niedociągnięcia, ale ja tu jestem. Naprawdę dziękuję. No bomba jest, nie? Nie spodziewałem się naprawdę. Jeszcze raz dziękuję i dziękuję.